środę 4 marca w Telefaktach powiemy m.in. o programie Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością. Będzie też o utrudnieniach na drogach, które niebawem czekają ostrowieckich kierowców oraz o utrudnieniach, ale tym razem, które pojawiają się podczas spacerów w Parku Miejskim. Karolina Kamińska, witam i zapraszam na serwis informacyjny. Branże czy działania to nie tylko turystyka, to nie tylko promocja, ale też wszelkie rzeczy, które promują to, co mamy tutaj w Świętokrzyskim unikatowe. Przystępujemy teraz do decydującego etapu remontu. Wystarczy pomysł na biznes oraz zameldowanie na terenie powiatu ostrowieckiego, aby sięgnąć po środki z programu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością. O dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. Program swoim zasięgiem nie obejmuje jednak Ostrowca Świętokrzyskiego. Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością to nie tylko dobrze brzmiące hasło promujące region, ale też nazwa programu skierowanego do mieszkańców powiatów kieleckiego, ostrowieckiego, opatowskiego i sandomierskiego z wyłączeniem miast Ostrowca i Kielc. Program Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością jest kierowany do szerokiego spektrum beneficjentów. Są to organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy już istniejący, starterzy, czyli osoby, które by chciały działalność gospodarczą założyć w przyszłości, oraz do ludzi, osób prywatnych, działaczy, lokalnych liderów, społeczników, czyli generalnie do szerokiego spektrum grona odbiorców. Program umożliwia sięganie po dotacje. Przedsiębiorcy mogą starać się aż o 120 tysięcy złotych. Starterzy na otwarcie własnej firmy mają szansę pozyskać do 40 tysięcy złotych. Na wsparcie mogą też liczyć organizacje pozarządowe. Program zakłada jednak zabezpieczenie wkładu własnego przez przedsiębiorców i organizacje. Projekty dotowane w ramach programu, czyli i dla NGO-sów, dla organizacji pozarządowych, i dla starterów, i dla przedsiębiorców, mają w jakiś sposób te Góry Świętokrzyskie promować, ale w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Branże czy działania to nie tylko turystyka, to nie tylko promocja, ale też wszelkie rzeczy, które promują to, co mamy tutaj w Świętokrzyskim unikatowe. Program realizowany w oparciu o fundusze szwajcarskie prowadzony jest przez Sandomierski Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości przy wsparciu samorządu województwa świętokrzyskiego. Efekt działania programu został opracowany w katalogu zasobów lokalnych. Zasoby lokalne to jest to, co mamy tutaj unikatowego, czego nie ma gdzie indziej w skali kraju, a może nawet i świata. I to walory przyrodnicze na pewno są zasobem naszym lokalnym, unikatowym. Walory historyczne, czyli kulturowe, zabytki, pewne wypracowane tradycje, czy też kulinarne, czy zawodowe. Szerokie spektrum. Tutaj można o tym dużo mówić, aczkolwiek publikacja ma 120 stron. Pole do popisu jest duże. Wnioski o środki można składać w Biurze Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu do końca marca bieżącego roku. Program budzi duże zainteresowanie. W gminie Ćmielów chcieliby skorzystać z możliwości, jakie oferuje. Mamy swoje tutaj przemyślenia. Nie chciałbym w tym momencie odkrywać kart, bo konkurencja również nie śpi. Wszystko w swoim czasie. Podejrzewam, że do końca marca jest termin składania wniosków. Jesteśmy na etapie przygotowania porządnego, poważnego wniosku, który się przyczyni na pewno do promocji, dlatego z pewnych względów nie chciałbym uchylać rąbka tajemnicy. Lokalna grupa działania Krzemienny Krąg program Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością ocenia dobrze. Marcin Marzec twierdzi, że może on przyczynić się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości opartej na wykorzystaniu tradycji regionu. Jak przekonuje, nadal w powiecie ostrowieckim mamy z tym problem. Niewątpliwie nie mamy dobrze tutaj jeszcze wyeksponowanych swoich produktów lokalnych. Ostatnio miałem przyjemność w Otowie gościć taką grupę z województwa zachodniopomorskiego. Pytano mnie, co można tutaj lokalnego zjeść, gdzie można spożyć, czy są w ogóle jakieś produkty pamiątkarskie, wyroby jakieś rękodzielnicze. No jest ciężko pod tym kątem. Tak naprawdę mogłem wskazać jedno, dwa miejsca, gdzie można coś takiego nabyć. Jest więc duża nisza, którą warto wykorzystać, zwłaszcza, że są na to środki. Wystarczy tylko swoje pomysły zrealizować.
Już niebawem czekają nas utrudnienia w ruchu. Kierowcy stracą strategiczny dla miasta obiekt. Warto jednak będzie poczekać kilka tygodni, aby wkrótce móc się cieszyć z kolejnego kawałka dobrej drogi. Utrudnienia potrwają do świąt. Jadąc mostem w ciągu ulicy Mickiewicza, nie trudno odnieść wrażenie, że prace remontowe stanęły w miejscu. Nic bardziej mylnego, front robót przeniesiony został pod most, gdyż to właśnie konstrukcja wymaga największego nakładu prac. Widać, jak on jest mocno skorodowany, na wierzchu mamy zbrojenie i to już jest ostatni moment, żeby przystąpić do prac związanych z odrestaurowaniem tych elementów konstrukcyjnych, po to, żeby most mógł przywrócić, mostowi można było przywrócić funkcję taką, do jakiej jest przeznaczony. Zniszczenia widać gołym okiem. Most jest w fatalnym stanie. Aby przywrócić go do pełnej sprawności, konieczna jest poważna ingerencja w jego konstrukcję. Będą to bardzo precyzyjne działania, które wymagają specjalnych warunków. Firma przystąpi do rekonstrukcji tych elementów konstrukcyjnych. Będzie wymagało to wyłączenia tego mostu z ruchu przez okres 3 tygodni. Planujemy, że na okres 3 tygodni, czyli od 9 do 28 marca wyłączymy go całkowicie z ruchu, dlatego że przy tych pracach nie może być żadnych obciążeń zewnętrznych, które będą teraz prowadzone, jak również drgania bardzo negatywnie wpływają na szczególnie wiązanie betonu. Most ma strategiczne znaczenie dla miasta. Remont pozwoli zabezpieczyć go na długie lata. Gdy odzyska pełną sprawność, możliwe będzie myślenie o remoncie pozostałych mostów. Prace, które realizujemy, są bardzo ważne i teraz, jeżeli sobie wyobrazimy, że ten most jest jednym z 4 obiektów przez rzekę Kamienną na terenie miasta, to gdyby wypadł z użytkowania, bardzo by to skomplikowało życie w mieście, więc jest to bardzo ważne zadanie, które w tej chwili realizujemy. Powiat zamierza też wyremontować most w ciągu ulicy Żeromskiego. Planowana jest przebudowa mostu na Alei 3 Maja. Na razie jednak kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość i dostosować do zmiany organizacji ruchu. Będzie zaplanowany objazd dla samochodów ciężarowych przez miejscowość Boksycka lub przez ulicę Samsonowicza. Natomiast jeśli chodzi o samochody osobowe, to będzie można korzystać jak do tej pory z mostów sąsiednich, czyli w ciągu ulicy Żeromskiego i Alei 3 Maja. Utrudnienia w ruchu nie potrwają długo. Wykonawca robót potrzebuje 3 tygodni, aby wykonać najważniejsze prace mające zabezpieczyć i wzmocnić konstrukcję. W starostwie powiatowym chcą, aby zamknięcie mostu nie powodowało większych utrudnień. Dlatego most ponownie zostanie włączony do ruchu jeszcze przed końcem miesiąca. Na tydzień przed świętami wielkanocnymi przywrócimy ruch na obiekcie mostowym. I to jest takie założenie uzgodnione z wykonawcą jako tutaj bardzo istotna sprawa, dlatego że w okresie przed świątecznym, w okresie ferii do Ostrowca powraca wielu mieszkańców, osób, które studiują czy też pracują już poza Ostrowcem. Prace na moście mają nie tylko zabezpieczyć jego konstrukcję, ale też podnieść funkcjonalność. Most zyska nową nawierzchnię oraz ścieżkę rowerową. Kierowcy będą cieszyć się nową nawierzchnią zarówno na moście, jak i na ulicy Żabiej. Całość ma zakończyć się jeszcze w maju. W Telefaktach powracamy do tematu błota. Błota, które zalega w alejkach w Parku Miejskim. Sprawę podejmujemy na prośbę mieszkańców Ostrowca, którym wspomniane błoto w znacznym stopniu utrudnia spacery w Parku Miejskim. W 2011 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim zrealizowany został projekt pod nazwą Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru śródmieścia miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Projekt swoim zasięgiem objął m.in. budowę 70-metrowego molo. Pojawiło się też nowe oświetlenie, monitoring wizyjny oraz nasadzenia i nowe nawierzchnie alejek. I właśnie z nową nawierzchnią alejek mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mają problem, a dokładniej z błotem, które tym alejkom towarzyszy. Jak obserwowałem, jak to zawsze było robione, to uważałem, że to jest szczyt głupoty, żeby takie coś, nawet nie dali mi przejść robotnicy, mówi, niech pani chodzi, bo tutaj dopiero robimy, a oni piach, cementu 1/10 może i takie mamy teraz tego skutki. To jest niedopuszczalne, żeby ludzie, którzy tutaj czasami widzą, ja tu codziennie chodzę, to ludzie zemszczą, mama taka z dzieckiem kiedyś tu szła, mówi, no nie, więc tu już nie przyjdę,
ponieważ no, to jest gdzieś tam no, zrobić alejkę, a tutaj co? Tutaj to są najważniejsze aleje, prawda? Żeby to zrobić. I dlatego to jest karygodne, żeby takie coś było w parku. Przychodząc tutaj matka z dziećmi, no trzeba brodzić po błocie. No niestety, a dojście jest tylko takie, tędy. Nie ma innego dojścia, a dzieci chcą do kaczuszek przyjść, prawda? No mówię, tak jak mówiłam, ostatnio się wróciłam, no ponieważ nie miałam obuwia odpowiedniego, więc się wróciłam do domu z dzieckiem, no bo nie było sensu tu przychodzić w ogóle. Także to, nie wiem, albo utwardzić, albo coś trzeba z tym zrobić. Mieszkańcy podkreślają, że problem z alejkami wokół Ostrowieckiego Molo pojawia się nie tylko przy złej pogodzie jesienią czy zimą. Najgorzej to jest tak, zaraz po zimie, jak jest mróz i zaczyna puszczać, no to wtedy robi się błoto niesamowite. No dzisiaj już się, bo troszeczkę wyschło, prawda, ten mróz puścił i to wyschło. I no dzisiaj jakoś to jest ubite jakoś tak. No i kiedy jeszcze? W lecie. Bo przecież jest taki kurz, że to jest nie do przejścia, naprawdę jest. Bardzo jest. I to uważam, że powinno być koniecznie zrobione. Dla mieszkańców Ostrowca stan alejek wokół stawu w Parku Miejskim to sprawa ważna, o czym świadczyć mogą liczne telefony i maile wysyłane do naszej redakcji z prośbą o interwencję. W jednym z nadesłanych maili czytamy. Przed chwilą wróciłem ze spaceru do Parku Miejskiego imienia Piłsudskiego, by nakarmić w stawie kaczki. Udało mi się z wielkim trudem. Dlaczego? Właśnie dlatego, że stan alejek wokół stawu w Parku Miejskim jest nadal fatalny. Błoto, błoto i tylko błoto. Zresztą trudno by było inaczej, skoro alejki wokół stawu są zrobione z ubitej ze żwirem ziemi, która zawsze będzie błotem po deszczu czy śniegu przy dodatnich temperaturach. By dojść do mola i nakarmić kaczki, trzeba najpierw maszerować w zwykłym błocie. To nie jest XXI wiek, tylko średniowiecze. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że od roku nic się nie zmieniło i nic się nadal nie zmieni. Nasza redakcja próbowała ustalić, czy się zmieni. Oficjalnego komentarza ze strony Urzędu Miasta nie otrzymaliśmy, choć prosiliśmy. Zatem my też nie wiemy, czy się zmieni, czy się nie zmieni. Piękny park, piękne molo i alejki, które już tak piękne nie są. Co prawda spełniają normy unijne, ale czy normą unijną naprawdę jest to błoto? Nie opadły jeszcze emocje po wizycie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, a do Ostrowca przyjeżdża kolejny kandydat na prezydenta Polski, Andrzej Duda. Szanowni Państwo, nasz kandydat w najbliższy piątek będzie przemierzał południowo-wschodnią część województwa świętokrzyskiego. Zawita również do Ostrowca Świętokrzyskiego. W piątek o godzinie 13:30 tu w Domu Związkowym Solidarności odbędzie się spotkanie adresowane do ludzi pracy, do związkowców z największego zakładu i największej organizacji pracowniczej, związkowej Solidarności, nie tylko w naszym mieście, ale i w województwie. O 13:30 kandydat spotka się z środowiskiem pracowniczym, z środowiskiem Solidarności Hutniczej w Domu Związkowym, gdzie będzie rozmawiał o sprawach gospodarczych. Głównym zagadnieniem, tematem jest kwestia uprzemysłowienia powtórnego tej części naszego województwa, które ma wielkie tradycje, nie tylko hutnicze, ale i w przemyśle maszynowym. Po Telefaktach zapraszam Państwa do obejrzenia konferencji prasowej senatora Jarosława Rusieckiego. Konferencja poświęcona będzie właśnie piątkowej wizycie w Ostrowcu Świętokrzyskim kandydata na prezydenta Polski Andrzeja Dudę. W Telefaktach to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.